A oto mecenasi układu porannego. ChatLab, chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. W kontrolowanej przez Rosjan ukraińskiej elektrowni atomowej wybuchł pożar. Ukraińskie siły kontynuują swoją operację w rosyjskim obwodzie kurskim. Sztab Donalda Trumpa twierdzi, że został zhakowany przez irański wywiad. Kilkadziesiąt osób zginęło w izraelskim nalocie na szkołę w Strefie Gazy. Za połowę ataków z użyciem noża w Niemczech odpowiadają imigranci. Były niemiecki obóz koncentracyjny został sprzedany inwestorowi z rynku nieruchomości. Polska zdobyła 10 medali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W klasyfikacji medalowej była 42. Poniedziałek, 12 sierpnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W niedzielę wieczorem w kontrolowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej wybuchł pożar. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o jego celowe wywołanie. Z kolei według rosyjskich władz okupacyjnych jest on efektem ukraińskiego ostrzału obiektu. Ukraiński prezydent za pośrednictwem portalu X poinformował o pożarze rozprzestrzeniającym się w chłodni kominowej zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze. Zełenski dodał, że z przekazanych mu informacji wynika, że za wzniecenie pożaru na terenie obiektu odpowiadają Rosjanie. Jego zdaniem od początku okupacji elektrowni Rosja używała jej do szantażowania świata, dlatego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej powinna pociągnąć ją do odpowiedzialności. Z danych przekazanych przez ukraińskie instytucje wynika, że promieniowanie pomimo pożaru mieści się w normie. Szef obwodu dniepropetrowskiego Sierhij Łysak zaapelował więc do społeczeństwa o zachowanie spokoju. Rosyjskie władze okupacyjne obwodu zaporowskiego odpierają zarzuty, oskarżając Ukraińców o ostrzał Enerhodaru, który miał doprowadzić do pożaru w układzie chłodzenia elektrowni. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przekazano z kolei, że jedna z chłodni kominowych została zaatakowana przez drony. Wcześniej agencja wielokrotnie przestrzegała obie strony konfliktu przed potencjalnymi skutkami prowadzenia działań zbrojnych w rejonie elektrowni jądrowej. Zaporowska elektrownia atomowa została zajęta przez rosyjską armię w marcu 2022 roku i od tamtego czasu jest kontrolowana przez koncern Rosatom. Jej 6 reaktorów jądrowych jest wyłączonych, dlatego w niedzielę na terenie obiektu nie odnotowano żadnej aktywności związanej z produkcją energii atomowej. Ukraińskie siły kontynuowały w weekend swoją operację w rosyjskim obwodzie kurskim. W wyniku kilkudniowej ofensywy Rosjanie mieli utracić kontrolę nad blisko 250 km2 własnego terytorium. Siły zbrojne Ukrainy wraz z Legionem Wolnej Rosji przekroczyły ukraińsko-rosyjską granicę w ubiegły wtorek. Początkowo władze w Kijowie nie chciały komentować tego faktu. Dopiero w sobotę do ofensywy w obwodzie kurskim odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który określił ją mianem nacisku na agresora poprzez wypchnięcie wojny na jego terytorium. W swoim kolejnym niedzielnym wystąpieniu ukraińska głowa państwa podkreśliła, że od początku roku Rosja przeprowadziła z obwodu kurskiego blisko 2000 ataków na jego kraj. Z tego powodu Ukraina zdecydowała się na sprawiedliwą odpowiedź. Amerykańska telewizja CNN w swoich analizach pisze o blisko 250 km2 rosyjskiego terytorium, nad którymi utraciły kontrolę władze w Moskwie. Rosjanie w związku z tym ewakuowali z terytoriów przygranicznych blisko 76 tysięcy osób. W piątek Kreml ogłosił reżim operacji antyterrorystycznej w 3 przygranicznych obwodach, ale mimo to ukraińskiemu wojsku udało się utrzymać zajęte wcześniej pozycje. Na granicy białorusko-ukraińskiej swoje czołgi rozmieściły siły zbrojne Republiki Białorusi. Wcześniej Białorusini zarzucili Ukraińcom naruszenie ich przestrzeni powietrznej, co według białoruskiego Ministerstwa Obrony Narodowej było powodem skierowania maszyn do południowej części obwodu Mycholiwskiego. Sztab wyborczy Donalda Trumpa twierdzi, że irańskie służby włamały się do jego wewnętrznej korespondencji. Portal Politico poinformował wcześniej o otrzymaniu tajnych informacji z anonimowego źródła.
Rzecznik kampanii prezydenckiej kandydata partii republikańskiej Stephen Chang w przesłanym mediom oświadczeniu zarzuca zagranicznym ośrodkom wrogim Stanom Zjednoczonym pozyskanie tajnych informacji. Miały one zostać wykradzione w celu dokonania ingerencji w listopadowe wybory oraz wywołania chaosu w Ameryce. Zdaniem Changa za atakiem hakerskim mają stać służby specjalne Iranu, bo o ich wzmożonej aktywności w swoim niedawnym raporcie informował koncern Microsoft. Poza tym na początku ubiegłego tygodnia Federalne Biuro Śledcze poinformowało o zatrzymaniu obywatela Pakistanu, który miał planować przeprowadzenie zamachu na życie Trumpa. Śledczy nie wykluczają, że miał on powiązania z Iranem. Oświadczenie sztabu Trumpa było odpowiedzią na publikację zamieszczoną przez Politico. Portal od 22 lipca miał otrzymać szereg wiadomości e-mail zawierających informacje na temat jego kampanii. Dotyczyły one m.in. badań poświęconych jego kandydatowi na wiceprezydenta J.D. Vance'owi. Osoba wysyłająca wiadomości dziennikarzom nie chciała ujawnić, skąd pozostała niejawne dokumenty. Twierdziła jedynie, że znajduje się w posiadaniu danych zarówno o sprawach sądowych Trumpa, jak i o wewnętrznych dyskusjach wewnątrz jego sztabu wyborczego. Co najmniej 90 cywilów zginęło w izraelskim nalocie na szkołę w Strefie Gazy. Siły obronne Izraela twierdzą, że obiekt był aktywnym centrum dowodzenia Hamasu. Atak na placówkę nastąpił podczas zorganizowanych w niej porannych modlitw, a według obrony cywilnej Gazy został przeprowadzony przy użyciu 3 rakiet. Liczba ofiar ma przekraczać 90, a kolejnych kilkadziesiąt osób zostało rannych. W szkole znajdowały się osoby wysiedlone w trakcie izraelskiej ofensywy z innych części Strefy Gazy, dlatego wśród zabitych mają dominować kobiety i dzieci. Izraelska armia utrzymuje, że jej celem było aktywne centrum dowodzenia Hamasu. Ponadto uważa ona podawaną oficjalnie liczbę ofiar nalotu za zawyżoną. Izraelczycy po raz piąty od początku sierpnia dokonali ataku na szkołę, w której przebywają uchodźcy. Specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich, Francesca Albanese, oskarżyła Izrael o dokonywanie ludobójstwa Palestyńczyków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu, potępiając atak, zarzuciło Izraelowi brak woli politycznej, aby doprowadzić do wprowadzenia zawieszenia broni i zakończenia konfliktu trwającego od października ubiegłego roku. W Niemczech coraz poważniejszym problemem stają się ataki przy użyciu noża. Z danych przytoczonych przez stację Deutsche Welle wynika, że za blisko połowę z nich odpowiadają imigranci. Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku zarejestrowano oficjalnie 430 przypadków ataków z użyciem noża. W ciągu całego ubiegłego roku odnotowano ich dokładnie 777. Blisko połowę zidentyfikowanych sprawców stanowiły osoby pochodzące z innych państw. Byli to głównie obywatele Afganistanu, Algierii, Maroka, Polski, Syrii oraz Turcji. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiada zaostrzenie prawa dotyczącego broni, aby posiadanie noża w miejscach publicznych było jeszcze bardziej utrudnione. Legalne miałoby być jedynie poruszanie się ze świeżo kupionym nożem kuchennym albo nożem z ostrzem nie dłuższym niż 6 cm. Rząd w Berlinie zachęca landy do rozszerzania swoich lokalnych stref, w których całkowicie zakazane jest noszenie przy sobie broni i noży. W tej chwili funkcjonują one na ogół na stacjach kolejowych. Deutsche Welle przypomina, że obowiązujące prawo zabrania m.in. sprzedaży noży motylkowych. Noże jednoręczne i noże o długości ostrza powyżej 12 cm mogą być z kolei używane przez ich posiadaczy tylko na terenie należących do ich nieruchomości. Spore kontrowersje w Niemczech wzbudziło sprzedanie terenu po byłym obozie koncentracyjnym w pobliżu Halberstadt. Obiekt został kupiony przez inwestora działającego w branży nieruchomości. Więźniowie obozu koncentracyjnego Langenstein z Wiberge przez ostatni rok trwania II wojny światowej budowali kilkunastokilometrową sieć tuneli niedaleko miejscowości Halberstadt, położonej w landzie Saksonii-Anhalt. Łącznie w trakcie pracy nad tym obiektem miało zginąć łącznie ponad 4300 osób. Po zakończeniu wojny był on użytkowany przez wojska komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a po zjednoczeniu kraju korzystała z nich niemiecka armia. Ostatni właściciel popadł w kłopoty finansowe, dlatego teren po byłym obozie koncentracyjnym stał się częścią masy upadłościowej. Teraz udało się go sprzedać prywatnej firmie, która działa oficjalnie w sektorze problematycznych nieruchomości. Syndyk masy upadłościowej twierdzi, że wielokrotnie składał propozycje kupna obiektu władzom Saksonii-Anhalt. Land odpiera te zarzuty, bo zdaniem jego Ministerstwa Kultury oferty były niezadowalające i opiewały na zbyt wysokie kwoty.
Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób nowy właściciel zagospodaruje teren po byłym obozie koncentracyjnym. Według władz Saksonii-Anhalt znajduje się on pod specjalną ochroną, dlatego właściwie wykluczone jest przeznaczenie go na cele komercyjne. Zgody administracji wymagają także wszelkie prace budowlane. Polscy sportowcy podczas zakończonych w niedzielę Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zdobyli łącznie 10 medali. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się dopiero na 42. pozycji. Pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, drugie Chińska Republika Ludowa, a trzecie Japonia. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. ChatLab, chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.